statystyki biją na alarm. Prawie połowa polskich dzieci ma nadwagę. Mamy ogromny przyrost dzieci chorych z nadwagą. Polska prawie że czołuje w tym wszystkim. Mamy przeszło 48% dzieci z otyłością. W gminie Lyski postanowili rozprawić się z problemem. Po raz kolejny zorganizowali Akademię Zdrowego Odżywiania. Chcemy pokazać dzieciom, że jest możliwość wykorzystania słodkich, zdrowych przekąsek. Takich właśnie jak szaszłyki, sałatki owocowe, jak przygotowana nutella na bazie awokado, banana i gorzkiej czekolady. Patrząc na takie zdrowe smakołyki, aż ślinka cieknie i warto, mając do wyboru batona i owocowego szaszłyka, wybrać tego drugiego, a składników do jego wykonania do wyboru do koloru. Truskawki, kiwi, brzoskwinie, jabłko, śliwki, winogrona, jeszcze może być ananas, dużo owoce. I owoce też smakują tak samo jak słodycze? No nawet lepiej i są zdrowsze. Lepiej wpływają przede wszystkim na zdrowie i sylwetkę. Takich mądrych wyborów trzeba uczyć się od najmłodszych lat. Dlatego też dzieci z terenu gminy Lyski tak licznie uczestniczyli w akademii. W kościele pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Leskach odbył się wyjątkowy koncert chórów Sercem Śpiewamy Maryi. W tym niezwykłym muzycznym widowisku można było usłyszeć chóry świętej Anny z Krzyżanowic, chór Brzezie, chór męski z Raciborza, zespół wokalny Melodia z Pstrążnej oraz chór Małgorzata z Lysek. Soliści chóry czy zespoły taneczne. W gminie Lyski odbyła się kolejna edycja gminnego przeglądu artystycznego. Na scenie w siedzibie Lyseckiej Ochotniczej Straży Pożarnej zaprezentowało się ponad 100 młodych i bardzo muzykalnych artystów. I każdy z nich prezentował się w innym repertuarze. Byłam już tutaj w zeszłym roku, Szklana Pogoda, Wygraj Szansę, ale nie udało mi się i śpiewałam również na dożynkach u nas w Pstrążnej. Wchodzę na szkołę śpiewu do redutów i tam w RCK-u czasami tam są takie występy. Zdecydowana większość uczestników konkursu miała już za sobą występy na różnego typu festiwalach czy przeglądach. Jeździmy, już to był chyba w tym półroczu nasz piąty konkurs, jednak jeździmy z konkursu na konkurs i coś trzeba zawsze przygotować. Jak to na przeglądach bywa, decydujące o wynikach zdanie ma jury. Poziom bardzo wysoki, jest bardzo dużo uczestników, którzy mogliby zająć naprawdę wysokie miejsca, także myślę, że jury ma bardzo trudny orzech do zgryzienia. Trudno wyłonić zwycięzcę. Ale chyba o to chodzi, żeby w przeglądzie pojawiło się jak najwięcej uzdolnionej młodzieży. Tegoroczne obchody Dnia Strażaka były wyjątkowe dla strażaków ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach. Strażacy oficjalnie dorobili się bowiem nowego wozu bojowego. Pokazuję Ci ten samochód, dbaję o niego, żeby zawsze służył naszym mieszkańcom. Jest to samochód średni, nie średni. W wyposażeniu tego samochodu jest 3,5 tysiąca litrów wody, w tym jest środków pianotwórczego, jest 350 litrów. Samochód jest wyposażony ponadto w hydraulikę, czyli można go alarmować do wypadków drogowych. Jest wyposażony również w piły do drewna, w piły do cięcia metalu. W dniu przekazania wozu miała miejsce uroczysta msza święta w intencji strażaków, widowiskowa defilada oraz tradycyjne wciągnięcie flagi. Były też odznaczenia i medale. Nie zabrakło życzeń. Żeby mogli łączyć życie osobiste z tym społecznym zaangażowaniem, bo to jest ważne. No przede wszystkim jak najmniej pożarów, wyjazdów do akcji, a jak najwięcej ćwiczeń, szkoleń, bo to chyba jest przyjemniejsze. Ja życzę im dobrych powrotów, bezpiecznych powrotów, żeby się nic nie stało, żeby ten samochód służył co najmniej przez te kilkadziesiąt lat. Ten wóz to efekt wieloletnich starań zarówno strażaków, jak i m.in. władz gminy i powiatu. Lyski mają już drugi samochód, bo mają lekki samochód. 4 lata wstecz był zakupiony i w chwili obecnej mają średni samochód. Myślę, że dobrze wyposażony i sądzę, że na pewno będą z niego właściwie korzystać. I przede wszystkim bezpiecznie.
walczyli na słowa i to po śląsku. W gminie Lyski odbył się konkurs Gwary Śląskiej. Jest to już piąty konkurs, który organizowany jest od lat, zawsze w kwietniu. W dniu dzisiejszym zgłosiło się do nas około 70 uczestników, którzy wystąpią zarówno w występach indywidualnych, jak i grupowych. Młodzi mieszkańcy gminy rywalizowali w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi pod okiem czujnego jury. Ogólne wrażenie, to jest ogromnie ważne. Ta poprawność tej gwary, co ja ją też znam, bo ja się tu urodził. No i prócz tego potem oczywiście wszystko opanowanie tekstu, to wiadomo i wszystko. Na ich po prostu występy, odwagę, scenografię, teksty. Uczestnicy konkursu z mówieniem po śląsku poradzili sobie wyśmienicie, bo Lyski to gmina, w której raczej się go do niż mówi. Nie, jak się go zna, to jest łatwe. A częściej mówisz, czy częściej godosz? Częściej godam. Te korzenie, które nas trzymią w tej ziemi, a więc czasem powiedzieć, że bez tych korzeni, no to kim my by byli? Czyli jeżeli człowiek nie jest przywiązany do ziemi, do tej rodzinnej ziemi, a czym ją przywiązać, czyli zwyczajami, historią, mową. Uczą się troszeczkę mówić po śląsku, bo w domach to już jest bywa różnie. No, poznajemy nasz region, zapraszamy panie z koła gospodyń. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki. Wójt gminy Lyski zaprasza na czwarty konkurs pieśni churalnej imienia Czesława Prudla w Lyskach. Konkurs rozpocznie się 29 maja o godzinie 14 w gimnazjum w Lyskach.